Mieliśmy ponad, w drugim kwartale mieliśmy ponad 6 milionów złotych przychodów i 2,1 miliona zysku netto, co daje, no bo łącznie za pierwsze półrocze bieżącego roku ponad 11 milionów przychodu. Więc wyniki, oczywiście porównując rok do roku, czyli do zeszłego roku, są lepsze, natomiast w zeszłym roku ten pierwszy kwartał nie był jeszcze tak dobry. Więc kwartał do kwartału generalnie, no przychody są, drugi kwartał bieżącego i zeszłego przychodowo trochę lepszy. Zysk netto delikatnie słabszy, właściwie porównany. Jeśli chodzi o stronę finansową, to generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, zwłaszcza że ta struktura przychodów jest znacząco różna. Podkreślaliśmy w raporcie kwartalnym i to nas najbardziej cieszy, to znaczy powoli staramy się odklejać tą łatkę z COVID-owej i zależy nam na to, żeby pokazać, że core business jest równie dochodowy co COVID. I mamy nadzieję utrzymać ten trend w przyszłości. To już zostało wykazane w drugim kwartale, ale to są, jakby powiedzieć, początki. Ten podział, w zeszłym roku mieliśmy praktycznie niemalże 100%, ponad 98% z tytułu usług diagnostycznych, w tym większość to oczywiście COVID i SARS-CoV-2. W bieżącym roku, no, praktycznie od początku roku myśmy pracowali nad tym, żeby te kolejne działki, a zwłaszcza rozpocząć sprzedaż produktów własnych, co się zaczęło w tym roku. Tak naprawdę pod koniec pierwszego kwartału, czy w pierwszym kwartale zrobiliśmy taki projekt pilotowy, którego celem z naszej strony było dopracowanie produktów, które miały trafić na rynek w kolejnych miesiącach. To był przede wszystkim właśnie ten nasz protokół sekwencjonowania koronawirusa, który testowaliśmy w wojewódzkiej stacji. Dopracowaliśmy ten produkt i udało nam się w ramach otwartego projektu rozpoczęcia sekwencjonowania, który miał na celu rozpoczęcie sekwencjonowania w wybranych wojewódzkich stacjach, przez Główną Inspekcję Sanitarną udało nam się dorzucić do Olsztyna jeszcze dwie stacje, czyli mamy, to jest chyba w tej chwili chyba 50% stacji, które sekwencjonują w Polsce, sekwencjonują to w oparciu o nasze protokoły i nasze rozwiązania. I to był główny cel. Tak? Myśmy sobie stawiali za cel, wiedzieliśmy, że ten rok, już widząc w grudniu problemy z tym tak zwanym wariantem alfa, czyli Brytyjczykiem, wiedzieliśmy i byliśmy świadomi tego, że to będzie rok, który będzie, jeśli chodzi o rozwój dalszej epidemii, dla którego kluczowe będzie badanie wariantów i sekwencjonowanie jako narzędzie chyba dzisiaj najskuteczniejsze do tego, żeby obserwować, co się dzieje z epidemią, w jaki sposób te wirusy ewoluują i zmieniają się, co powstaje, co zanika. No jest najważniejsze z punktu widzenia epidemiologii, tak, i zyskania przewagi w walce z epidemią. I to nam się doskonale dało. W tej chwili dzięki temu też otworzyliśmy ten kolejny segment sprzedażowy, na którym najbardziej nam w przyszłości zależy, czyli sprzedaż produktów własnych wraz z całym supportem, licencjami i tak dalej. I oczywiście nie zamykamy się do samego koronawirusa, bo to by było bez sensu, ale przede wszystkim w tej chwili już tworzymy nowe protokoły na inne potrzebne w tych laboratoriach badania, do których ta technologia może być wykorzystana. I mamy nadzieję, że oczywiście ta współpraca w ogóle z Inspekcją Sanitarną w kraju pozwoli nam przygotować przede wszystkim od strony już nie tylko laboratoryjnej, ale przede wszystkim informatycznej, takie rozwiązania, które będą bardzo konkurencyjne na rynku, co pozwoli nam wyjść znacznie szerzej. Mamy nadzieję, że w przyszłości również nie tylko w kraju, ale również poza granicami kraju znajdziemy
klientów i będziemy mogli sprzedawać nasze produkty i to jest jakby perspektywa bardzo, bardzo atrakcyjna dla spółki, którą będziemy starać się konsekwentnie wdrażać. Mamy nadzieję, że to tempo przyrostu zachorowań w kraju nie będzie zbyt szybkie. To pozwoli nam się też i naszej służbie zdrowia lepiej przygotować i lepiej zapanować nad rozwojem czwartej fali epidemii. Na pewno ona już się zaczęła, co też podkreśla Ministerstwo Zdrowia. Ten przyrost około 20-procentowy sukcesywny liczby zachorowań również o tym świadczy. Myślę, że będziemy mieli tą powtórkę z bardziej jednak kontrolowaną, mam nadzieję, jak w zeszłym roku, czyli no spodziewamy się, że ten wrzesień bądź przełom września i października ten przyrost zdecydowanie przyspieszy. I tak naprawdę też, tak jak w zeszłym roku, ciągle ta epidemia jest dla nas zagadką i dużo zależy od tego, jak zachowa się sam koronawirus, tak? To znaczy, czy poprzestaniemy i będziemy mieli do czynienia właśnie z lambdą, deltą czy lambdą, czy też pojawią się i zaczną dominować kolejne kapy, nie daj Boże, inne. Więc znowu, oprócz samego testowania, kluczowe do tego, żeby trzymać rękę na pulsie, jest typowanie, sekwencjonowanie, żebyśmy wiedzieli i mogli podejmować, a zwłaszcza służby sanitarne i medyczne, w odpowiednim czasie odpowiednie decyzje, mieć informacje o tym, jakie warianty pojawiają się w ogniskach w kraju, po to, żeby móc podejmować stosowne kroki przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się coraz, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale może tak być, że będą coraz gorsze, tak, te warianty, z którymi będziemy musieli się zmierzać. I tutaj no, badania, diagnostyka, sekwencjonowanie, typowanie jest kluczowe, tak, w związku z tym no my jesteśmy przygotowani i oczywiście będziemy dalej zarówno sami pracować i testować. Po drugie, będziemy również brać czynny udział, tak jak do tej pory, w sekwencjonowaniu. Po trzecie, będziemy aktywnie wspierać naszych współpracujących z nami laboratoria, korzystających z naszych rozwiązań, po to, żebyśmy mogli rzeczywiście duży odsetek tych pozytywnych przypadków, które będą się pojawiać w kraju, sekwencjonować, żebyśmy mieli rzetelną informację na temat tego, jakie warianty są obecne, jakie zdobywają przewagę, gdzie pojawiają się szczególnie niebezpieczne warianty, bo to będzie klucz do walki z czwartą falą epidemii. Więc jak najbardziej rękawy zakasane, czekamy na wyzwania i dziś cały czas intensywnie pracujemy nad poprawianiem jakości naszych produktów, tak żebyśmy mogli tym sprawniej i szybciej wspierać narastającą liczbę próbek badań.